witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek dla studentów. Wcześniej był dla maturzystów i dla przyszłych studentów, a teraz czas na studentów. A mianowicie 5 trików pomocniczych w pisaniu licencjatu. Niedługo się pewnie pojawią w pisaniu magisterki. Jak zdam, skończę, bo obecnie wczoraj wysłałam już do zatwierdzenia magisterkę i ewentualnie będę jeszcze poprawki robić, więc wtedy się wszystko okaże, jak mi poszło, więc jeszcze nie będę dawała rad, póki nie wiem. Ale mogę opowiedzieć Wam o licencjacie. A mianowicie, okej, no to pierwszy trik. Bibliografia. Powiem Wam, że jak ja pisałam licencjat, bibliografia gdzieś była na samym końcu. Ale jak zaczęłam pisać magisterkę, to pierwsze co, najpierw zrobiłam research bibliografię. I zaczęłam szukać bibliografii i miałam już przygotowane artykuły i dopiero z tych artykułów pisałam magistra. I to było dużo łatwiejsze dla mnie, ze względu na to, że jak już pisałam tą dyskusję, no to miałam podgląd, już mogłam sobie zobaczyć, to trochę wezmę z tego, trochę z tamtego i tutaj namieszam i tak dalej. A przy licencjacie to była taka ciągłe poszukiwanie, gdzie dosłownie już na koniec to musiałam na siłę szukać jakichś artykułów, które by bardziej mi pasowały. A tutaj właśnie przy magisterce w ogóle nie miałam problemu z szukaniem artykułów, bo już wszystkie miałam na gotowca i mogłam na spokojnie sobie pisać. Miałam wybrane artykuły do dyskusji, także było mi dużo łatwiej i szybciej i sprawniej to wszystko, tak mi się wydaje, poszło. Pierwszy trik, bibliografia. Ważna sprawa, warto jest jednak mieć wcześniej. Kiedyś Wam powiedziałam, że to obojętne, ale sprawdziłam w drugą stronę i uważam, że najpierw bibliografia, potem piszę. Więc dalej. Następnie mamy chronologia. Bardzo ważna sprawa. Wydaje mi się, że może i ciut ważniejsza przy magisterce, ze względu na to, że częsta sprawa jest taka, że jak robicie badania do pracy, no to warto jest już je wysłać do statystyka i w trakcie tego oczekiwania dopiero opisywać teorię. A przy licencjacie chronologię no po prostu zachowałam, miałam na myśli, że jak pisałam o raku piersi, to najpierw opisałam chorobę, rak piersi, epidemiologia, diagnostyka, objawy, leczenie, wszystko miało jakiś sens i na końcu przypadek i proces pielęgnowania. I wszystko miało jakąś kolejność i wszystko było ładem i składem i robiłam wszystko po kolei, na spokojnie, żeby o niczym nie zapomnieć i to było fajne i uważam, że chronologia jest bardzo ważna przy licencjacie, tak jak i przy magisterce. Dalej, numer 3 jest to temat. Jeśli chodzi o temat, bo opisujemy w licencjacie zazwyczaj z pielęgniarstwa jakieś schorzenie, prawda? Ja pisałam rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką z rakiem piersi po mastektomii. To był mój temat. No i to był bardzo popularny temat i niebezpieczny temat. No, ja sama się wkopałam i dopiero teraz to wiem. Faktycznie było bardzo, ale to bardzo dużo artykułów i to było super, ale było bardzo łatwo o plagiat. Mogłabym napisać pracę i na przykład pisałam swoimi słowami i te słowa były za proste i wyszło mi, że miałam jakiś tam procent plagiatu, który był troszeczkę za duży i musiałam wtedy poprawiać pracę, więc jeśli temat byłby, załóżmy, mniej popularny, jakaś na przykład choroba rzadka, znaleźlibyście pacjenta z jakąś chorobą rzadką, albo z taką mniej popularną, no bo patrzcie, rak piersi ma nawet swój własny miesiąc, gdzie stosujemy profilaktykę, więc to jest dosyć popularny nowotwór, więc warto było znaleźć coś innego, gdzie byłoby mniej artykułów, ale rzeczywiście byłoby mniejsze ryzyko plagiatu. Koleżanka pisała o odleżynach. Odleżyny, bardzo popularny temat. Również było jej ciężko i miała tam jakiś plagiat, więc warto zadbać o to, żeby temat był bardziej skomplikowany i mniej popularny. To jest naprawdę tip od serca mojego i ja mówię Wam na własnym doświadczeniu, dlatego łatwy temat nie jest, nie warto. Nie warto, po prostu fajnie, łatwo się pisze i tak dalej, ale za to później jest trudniej, trudno o ten plagiat. I dalej, jeśli chodzi o pacjenta, to jest numer 4 rada. Ja kiedy zaczęłam pisać mój licencjat i kiedy w końcu doszłam do tego, żeby pisać już opis przypadku i proces pielęgnowania, wybuchła pandemia w szpitalu. Ja rzeczywiście miałam tą zgodę od szpitala, żeby wziąć dokumentację medyczną wybranego przeze mnie pacjenta, pacjentki właściwie, i mogłabym sobie tam opisać, ale po prostu powiedzmy, że troszeczkę ja akurat wymyśliłam swoją pacjentkę. Trochę wzięłam od prawdziwej pacjentki, którą w ogóle gdzieś znalazłam w internecie i trochę wzięłam jednak ze swojej głowy i książki, że tak powiem, bo niestety pandemia
pandemia mi wiele rzeczy utrudniła i to też nie jest nic złego, jeśli troszeczkę podrasujecie pacjenta, tak bym powiedziała. Więcej wtedy można napisać problemów pielęgnacyjnych, a jest to bardzo ważne i też jest ważne, pamiętajcie, już o tym mówiłam, u chirurgicznych pacjentów ból jest najważniejszym problemem. Dalej, ostatnia rada, numer 5, jest to słowa, zamienniki, synonimy, bo jak ktoś ma taki, bo zazwyczaj jesteśmy, nasz mózg jest taki, że upraszczamy sobie wiele rzeczy i staramy się mówić łatwymi słowami, ale te łatwe słowa niekoniecznie w magisterce są dobre ze względu na to, że możemy właśnie trafić na ten plagiat, że ta praca nie będzie taka, wiecie, skomplikowana, bym tak powiedziała, więc fajnie jest zamieniać w jakichś różnych słownikach synonimów, różne słowa, nie dość, że się uczymy wtedy tych słów, to dodatkowo nasza praca wydaje się bogatsza, wydaje się ciekawsza, bardziej naukowym językiem napisana, więc wydaje się też po prostu na wyższą ocenę, tak oczywiście, no i z mniejszym ryzykiem plagiatu, tak bym powiedziała. Dobra, kochani, to było moje 5 trików na napisanie licencjatu. Wiem, że teraz piszecie pewnie te licencjaty albo już oddajecie, bo już mamy kwiecień, ja w tym czasie oddawałam swój licencjat. No, pewnie film pojawi się w maju, więc obstawiam, że już praktycznie jesteście na finiszu. Także życzę Wam wszystkim powodzenia na obronach, na egzaminach. Zapraszam Was, bo niedługo opublikuję e-booka. Nie wiem, czy w tym czasie, kiedy ten film rzucam, już ten e-book nie jest opublikowany, albo już odliczamy dni do premiery, w którym pokazuję, jak zdać egzamin licencjatki. Pokazuję Wam praktykę, teorię, obronę. Będziemy mieli specjalną grupę, w której będziemy się dzielić, ale tylko oczywiście posiadacze e-booka. Będziemy się dzielić po prostu wiedzą, pytaniami, no wszystkim, co mam, otwieram pełne karty, więc zapraszam Was serdecznie do śledzenia na Instagramie Radio Oliwia, jakby co. I tam ja aktualizuję, na jakim poziomie jesteśmy, na jakim etapie jestem tego e-booka. Dzisiaj mamy dokładnie, słuchajcie, to jest 29 kwietnia i ja dzisiaj poprawiam już odesłany e-book z korekt. Także poprawiam, także myślę, że premiera niebawem, więc zapraszam do śledzenia. Pa!